Dzień dobry, Krzysztof Marczyk. Zapraszam na magazyn sportowy. Zaczniemy od piłki nożnej. Gwardia Koszalin w drugiej lidze wreszcie zagrała przed własną publicznością na zmodernizowanym obiekcie. Podopieczni Tadeusza Żakiety pokonali 2-0 błękitnych Stargard w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Cel był jasny i prosty. Nie stracić bramki i strzelić chociaż jedną. Udało nam się to. Udzielę ze sobą tutaj Krystiana Przyborowskiego, strzelca pierwszej bramki, i miał asystę przy drugiej bramce. To na pewno też miał jego tam załóżmy zasługa przy tych bramkach, ale tutaj jak słusznie zauważył, zmiana Brzezińskiego na Schuberta też dużo wniosła. I Schubert przed strzeleniem tej drugiej bramki na 2-0 miał dwie takie też również wyśmienite sytuacje. To było oczywiście związane z tym, że no, błękitni już gdzieś tam prowadzali drugiego, trzeciego napastnika, byli odkryci, zostawali praktycznie jeden na jeden, jeżeli chodzi o defensywę, no i żeśmy to wykorzystali. Widzieliśmy, że te sytuacje będą, tylko przy tych warunkach prosiłem zawodników, żeby te piłki były dokładne, celne, w miarę grane w tempo, no bo w pierwszej połowie przy tym wietrze genialiśmy niepotrzebnie od autu do autu i ciężko nam się grało, tak? Chociaż swoją sytuację miał bardzo fajną w pierwszej połowie Kwiatkowski, nie wykorzystano. W piłkarskiej trzeciej lidze Kotwica Kołobrzeg pokonała na wyjeździe Polonię Środa Wielkopolska 2-1. Jednocześnie dla Kołobrzeżan była to trzecia wygrana z rzędu. W piłkarskiej czwartej lidze jedynie dwie drużyny z naszego regionu miały powody do zadowolenia. Bałtyk Koszalin wygrał na wyjeździe z Jeziorakiem Szczecin, natomiast MKP Szczecinek również na wyjeździe wygrał z Hutnikiem Szczecin. Z kolei Olimp Gościnno podzielił się punktami z Iskrą Białogard, tutaj było bezbramkowo. Leśnik Manowo zremisował 2-2 z Gryfem Polanów, Rasel Dygowo przegrał 1-2 z Kluczewią Stargard, a Sokół Karlino podzielił się punktami z Morzyckiem Moryń. No szkoda, mecz naprawdę ciekawy, uważam, że emocjonujący, do tego przyczyniły się też między innymi warunki atmosferyczne, duży wiatr, po przerwie my z wiatrem, po przerwie oni, uważam, że troszeczkę nieszczęśliwie zremisowaliśmy, bo chyba zasłużyliśmy, żeby jedną bramką wygrać, bo tych strzałów do przerwy my oddaliśmy kilka. Po przerwie wydawało się, że już będzie względnie, pomimo tego, że przeciwnik nacierał, no, grał z wiatrem, ale takich jakichś tam klarownych sytuacji nie było. No, fatalny błąd bramkarza, piłka bezpośrednio rzutu rożnego przy długim słupku weszła. No, tak nie może się zachować bramkarz, powinien albo piąstkować, albo wypchnąć piłkę na to, a nie próbować łapać. W Bornym Sulinowie odbyły się 36. Mistrzostwa Polski Seniorów w taekwondo olimpijskim. Dwóch zawodników z naszego regionu kończyło te zawody z medalami. Paweł Szypulski z ULK ST Borne Sulinowo, podopieczny Dariusza Skiby, wywalczył srebrny medal, a Filip Chmera z KKT Bałtyk Koszalin, podopieczny Krzysztofa Pajewskiego, wywalczył brązowy medal. Obaj startowali w kategorii plus 87 kg. Przejdźmy do drużyn ekstraklasowych z naszego regionu, najwyżej sklasyfikowanych. Obie kończyły swoje spotkania przegranymi. AZS Koszalin na wyjeździe uległ miejscowemu Stelmetowi Zielona Góra i była to czwarta przegrana koszalińskich akademików w tym sezonie. Z kolei Energa AZS Koszalin przed własną publicznością przegrała z Perłą Lublin. Jednocześnie podopieczne Anity Uniat przerwały tym samym znakomitą pasę 6 zwycięstw z rzędu. Szkoda, że tak się stało, ale tak naprawdę od pierwszego gwizdka to Lublin rządził na parkiecie. On dyktował warunki. Przy wyniku było już nawet 4-0. Nie potrafiłyśmy znaleźć recepty na świetnie broniącą bramkarkę. Mieliśmy sytuacje stuprocentowe, doprowadzałyśmy do nich, a nie potrafiłyśmy tego wykorzystać. W naszym wykonaniu, chcę tu mówić, smutny mecz. O tak, chyba najlepiej podkreślić, bo w ataku pozycyjnym no, zagrałyśmy słabo na tle dobrze broniącego Lublina, a w obronie z kolei troszeczkę może na stojaka. Najgorszy mecz, jaki zagrałyśmy w tym sezonie. To by było na tyle w tym wydaniu magazynu sportowego. Mówił dla Was Krzysztof Marczyk. Do zobaczenia wkrótce.